nastąpi ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 21 października 2014 roku wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 16a ustępy od 2 do 5 oraz artykułu 17 ustęp 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z artykułem 2 i artykułem 32 ustęp 1 w związku z artykułem 69 Konstytucji orzeka. Punkt 1. Artykuł 16a ustęp 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych jest zgodny z artykułem 2, artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 17 ustęp 1b ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim różnicuje prawo świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Marek Zubik. Bardzo proszę, panie sędzio. Bardzo dziękuję. Chciałbym może zacząć trochę mniej prawniczo i dopowiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny dostrzega bardzo szczególną, a zarazem trudną sytuację tych rodzin, które zmagają się z codziennymi uciążliwościami ludzkiej egzystencji związanej z cierpieniem. Nie jest mu obce ani docenienie poświęceń niejednokrotnie mających cechy heroiczności w trosce o niepełnosprawę osobę bliską. Wysiłki te zasługują na najwyższy społeczny szacunek i wsparcie. Żadna sytuacja dobitniej bowiem nie afirmuje godności każdej osoby ludzkiej niż cicha, cierpliwa i pełna oddania codzienna troska o tego, który sam nie może zatroszczyć się o siebie, gdyż jest naznaczony kalectwem i chorobą. Sprawa, jaka zawisła przed Trybunałem, dotyczy jednak dość wąskiego, choć ważnego problemu społecznego. Oceny konstytucyjności wybranych kwestii finansowych wsparcia dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Jedną z podstawowych zasad, na których opiera się demokratyczne państwo prawne, jest zasada pomocniczości. Zasada ta, wspomniana wyraźnie we wstępie do Konstytucji, stanowi jeden z fundamentów obowiązującej regulacji konstytucyjnej. Służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot. Zakłada, że to jednostki powinny w pierwszej kolejności podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do zabezpieczenia własnych potrzeb życiowych czy interesów. Wsparcie przyznawane jednostce powinno dotyczyć sytuacji, w których nie jest ona w stanie samodzielnie zadbać o swoje sprawy oraz podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji życiowej. W takim wypadku niezbędna pomoc powinna wpierw pochodzić od osób najbliższych, tworzących rodzinę, osoby, która tego wsparcia potrzebuje. Dopiero kiedy sytuacja danej osoby jest taka, że jej uzasadnione potrzeby przekraczają możliwości ich sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji rodziny, może ona uzyskać pomoc władz publicznych, początkowo na poziomie lokalnym, a następnie na wyższym szczeblu władzy państwowej. Podjęcia działań przez władze publiczne można oczekiwać wszakże wtedy, gdy sama osoba oraz członkowie jej rodziny nie są w stanie zapewnić wsparcia niepełnosprawnemu. Społeczeństwo może przy tym uzależnić udzielenie swojego wsparcia od tego, czy osoby obowiązane do troski wobec dzieci niepełnosprawnych czy osób w podeszłym wieku same podjęły uprzednio niezbędne działania. Dopiero gdy
Nie ma takiej obiektywnej możliwości. Współobywatele w imię solidaryzmu społecznego mogą być zobowiązani do zapewnienia pomocy jednostkom czy nawet całym rodzinom. W każdym jednak razie społeczeństwo nie może być angażowane tam, gdzie zwykła, roztropna troska o własne sprawy życiowe byłaby wystarczająca. Trybunał Konstytucyjny wskazywał już, że przyznawanie poszczególnym obywatelom przysporzeń od całego społeczeństwa może mieć konstytucyjne uzasadnienie jedynie w zasadzie solidaryzmu społecznego lub w zasadzie słuszności. W pierwszym wypadku dana osoba może liczyć na wsparcie współobywateli, gdy sama, bez własnej winy, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb życiowych niezbędnych do godnego przeżycia jej samej oraz jej rodziny w aktualnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Stanowi wyraz wtedy to solidaryzm, przejaw solidaryzmu członków całego społeczeństwa względem siebie. W drugim, czyli w zasadzie słuszności, gdy wszyscy członkowie wspólnoty, współtworzący dobro wspólne, jakim jest państwo, oddają jednostce to, co jej się należało. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku pomoc przyznawana jednostce nie może polegać na pokrywaniu przez wszystkich członków społeczeństwa całości jakichkolwiek wydatków ponoszonych przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej. Wsparcie władzy publicznej udzielane jednostkom nie musi za każdym razem przybierać form przysporzeń finansowych. Pomoc powinna być zawsze dostosowana do konkretnych okoliczności po to, aby w efektywny sposób przyczyniać się do poprawy sytuacji życiowej beneficjentów. Może zatem, oprócz świadczeń pieniężnych, polegać na przyznawaniu określonych udogodnień w sferze organizacyjnej czy administracyjnej. Może także wiązać się z ułatwianiem dostępu do specjalistycznego sprzętu czy też wykwalifikowanej opieki. Postulat zapewnienia efektywnego wsparcia osobom potrzebującym pomocy władzy publicznej odnosi się również do przysporzeń finansowych z budżetu państwa. Pomoc finansowa będąca wyrazem alimentowania określonych podmiotów przez całe społeczeństwo powinna być skierowana do tych grupy beneficjentów, którzy faktycznie wymagają takiego wsparcia. Musi być zatem powiązana z mechanizmem oceny całokształtu sytuacji majątkowej osób, którym jest przyznawana. Ocena ta powinna obejmować co do zasady wszystkie źródła dochodów oraz majątku, jaki ta osoba posiada, pozostając w dyspozycji osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe władzy publicznej, choć w granicach roztropnych, tak aby te działania wykazujące sytuacje nie były nadmiernie uciążliwe. Przedmiotem wniosku, jaki był rozpatrywany, dotyczyło dwóch świadczeń opiekuńczych w takim kształcie, jakim nadała im ustawa zmieniająca ustawę w 2012 roku. Wątpliwości odnosiły się zarówno do nowego świadczenia, jaki jest specjalny zasiłek opiekuńczy przewidziany w artykule 16a ustęp 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i do zmodyfikowanego świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w artykule 17 ustępie 1 tej ustawy. W obu wypadkach wnioskodawca podważał zasadność istnienia wspomnianych, nie podważał istnienia samego świadczeń, ale ani nie kwestionował przyjętego przez ustawodawcę sposobu określenia grupy podmiotów uprawnionych. To zresztą podkreślał też prokurator w swoim stanowisku. Zarzuty wniosku koncentrowały się natomiast wyłącznie na przesłankach materialnych, od których zależy możliwość ubiegania się o te świadczenia. Wnioskodawca kwestionował istnienie przesłanki uzależniającej przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od kryterium dochodowego. Podważał również konstytucyjność posłużenia się przez ustawodawcę przesłanką wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki. To jest artykuł 17 ustęp 1b ustawy. Biorąc to pod uwagę, Trybunał musiał ocenić, czy świadczenie opiekuńcze przysługujące opiekunom najbliższych osób niepełnosprawnych mogą być uzależnione od tych kryteriów. W pierwszym zakresie chciałbym odnieść się do oceny konstytucyjności artykułu 16a ustęp 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kontrola tego przepisu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja finansowa opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby wymagającej opieki może stanowić warunek przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Istota zarzutu dotyczącego tego przepisu
jest żądanie, aby specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał wszystkim osobom, które nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad najbliższą osobą niepełnosprawną, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji finansowej się znajdują. Konstrukcja specjalnego zasiłku opiekuńczego zakłada przyznanie pomocy finansowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Zasiłek ten stanowi jednak realne wsparcie dla podopiecznego, który może korzystać z opieki bliskiej mu osoby. Jest więc wsparciem przekazywanym bezpośrednio opiekunowi, ale adresatem pośrednio jest osoba niepełnosprawna. Kwestionowany artykuł 16a ustęp 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadził warunek, który eliminuje z grona uprawnionych do zasiłku pewną część opiekunów osób niepełnosprawnych. Przepis ten ma zatem charakter ograniczający grupę beneficjentów. Ograniczenie to opiera się na kryterium dochodu, co sprawia, że pomoc przekazywana w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego trafia wyłącznie do tych opiekunów, których dochody nie przekraczają limitu wyznaczonego przez ustawodawcę. Chodzi tu o dochody rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki. Ich łączny dochód brany jest bowiem pod uwagę przy określeniu grupy beneficjentów specjalnego zasiłku opiekuńczego. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia finansowego władz publicznych jest w szczególności rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Unormowanie to domaga się przyznania szczególnej pomocy rodzinie, a tym samym wymaga dostrzeżenia konkretnej zbiorowości. Dopiero w tym całościowym kontekście należy zatem oceniać sytuację materialną jej członków. Ponadto ustrojodawca odwołuje się do kryterium sytuacji materialnej. Posłużenie się przez ustawodawcę kryterium dochodu rodziny czy rodzin umożliwiającym weryfikację sytuacji finansowej beneficjentów konkretnych świadczeń nie może być zatem z punktu widzenia konstytucyjnego uznane za arbitralne. Służy dokonaniu oceny, czy podmiot ubiegający się o wsparcie rzeczywiście potrzebuje pomocy finansowej. Musi zatem zakładać dokonanie całościowej, przynajmniej z założenia sytuacji majątkowej potencjalnych beneficjentów świadczeń. Ocena ta nie może ograniczać się wyłącznie, czy nie powinna, do niektórych wybranych źródeł dochodów. Powinno obejmować również inne źródła przysporzeń majątkowych, które w rzeczywisty sposób określają sytuację materialną danego podmiotu. Ustawodawca nie może także ignorować całościowej sytuacji materialnej potencjalnych beneficjentów. Co najmniej bowiem należy przyjąć, że niektóre składniki majątku mogą stanowić bowiem tezauryzację dotychczasowego dochodu. W tym kontekście posługiwanie się przez ustawodawcę kryterium dochodu rodziny, co należałoby uznać jako bardziej postulat czy wskazówkę, może odnosić się i być może powinny nawet do całokształtu sytuacji majątkowej, nie zaś samych dochodów. Nawiązanie wyłącznie do dochodu z pracy najemnej, chociaż stanowi one zasadnicze źródło przysporzeń, może okazać się bowiem niewystarczające i trudne do przyjęcia w perspektywie zasady sprawiedliwości społecznej. Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom legitymujących się niskimi dochodami, zgodnie z limitem wyznaczonym przez ustawodawcę, oznacza ograniczenie prawa do tego świadczenia tylko dla tych, którzy w ocenie ustawodawcy znajdują się w trudnej sytuacji i szczególnie potrzebują wsparcia. Rozstrzygnięcie to jest zgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej. Przyjęcie odmiennego stanowiska musiałoby się wiązać z akceptacją tezy, w myśl której wsparcie finansowe pochodzące z budżetu państwa, czyli od całości społeczeństwa, powinno przysługiwać wszystkim, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej i opiekują się najbliższymi osobami niepełnosprawnymi, niezależnie od ich statusu materialnego. Wyodrębnienie takiej grupy przez użycie kryterium dochodu uwzględnia różnicę w położeniu faktycznym potencjalnych beneficjentów, przez to umożliwia skierowanie wsparcia do osób i rodzin najbardziej potrzebujących. W ten sposób pomoc finansowa może trafić do rodzin, których rodzice i inne osoby zobowiązane alimentacyjne nie są w stanie samodzielnie podołać ciążących na nich obowiązków. Podkreśla to dodatkowo pomocniczy charakter wsparcia państwa,
udzielanego w formie świadczeń opiekuńczych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego. Mając to na uwadze, Trybunał nie podzielił poglądu, że ograniczenie możliwości ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z kryterium dochodu jest niesprawiedliwe oraz nosi znamiona przypadkowości. Rozwiązanie przyjęte w artykule 16a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznał Trybunał za zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Umożliwia bowiem skierowanie pomocy państwa do osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji majątkowej. Również powiązany z tym zarzut dotyczący równości, Trybunał nie podzielił sposobu patrzenia na ten problem. Rozwiązanie zastosowane w artykule 16a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicuje co prawda sytuację prawną w grupie podmiotów podobnych, którą tworzy osoby określone w artykule 16a ust. 1. Uzależnia bowiem możliwość ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy od spełniania kryterium dochodowego obliczanego z uwzględnieniem łącznych dochodów rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodzin osoby wymagającej opieki. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie to, mimo że wprowadza ograniczenie w odniesieniu do pewnej kategorii podmiotów, ma uzasadnienie z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Odpowiada również treści artykułowi 71 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji, który umożliwia ustawodawcy odmienne traktowanie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Nie bez powodu, choć nie był to pierwszoplanowy problem, istotnym argumentem może być też również kwestia dopuszczalności ograniczenia tego świadczenia wynikające z racjonalizacji wydatków budżetowych z tytułu świadczeń opiekuńczych. Ostatecznie, mając te kryteria czy te powody na względzie, Trybunał uznał, że artykuł 16a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest również zgodny z artykułem 32 ust. 1 Konstytucji. Inne rozstrzygnięcie odnosi się natomiast do oceny konstytucyjności artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zarzut do pewnego stopnia był podobny jak ten dotyczący artykułu 16a ust. 2 do 5 tej ustawy. Problem jednak dotyczący zakwestionowanego artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach związany jest ze skutkami zastosowania tego przepisu, a przez to sposobem ukształtowania grupy podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do tego świadczenia przysługuje pewnej grupie opiekunów pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała, najogólniej mówiąc, albo w okresie dzieciństwa, albo w okresie szkolnym. Jest to świadczenie jednak wypłacane w sposób ciągły, a więc tak długo, jak spełnione są przesłanki wskazane przez ustawodawcę odpowiednio w artykule 17 ust. 1 i ust. 1a tej ustawy. Kwestionowany artykuł 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych miał na celu takie ukształtowanie przesłanek przyznawania tego świadczenia, aby przysługiwało ono rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy rzeczywiście sprawują nad nim opiekę. To jest zdanie z uzasadnienia projektu ustawy. Powiązanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z momentem powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki wynikało z założenia, w myśl którego osoby dorosłe, których niepełnosprawność nie powstała w okresie nauki, były najczęściej samodzielne i miały możliwość wypracowania własnych źródeł dochodu, a tym samym finansowania lub współfinansowania opieki bez konieczności dodatkowego wsparcia budżetu państwa. Stosowanie artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie jest jednak ograniczone w odniesieniu do osób, które przekroczą wiek określony w tym przepisie. Prowadzi to więc zatem do sytuacji, w której osoba rezygnująca bądź nie podejmująca pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad najbliższą osobą niepełnosprawną w wieku poniżej 25 lat, dla osoby uczącej się i 18, która się osoby nie uczy, będą zatem traktowane w sposób odmienny. Z punktu widzenia oczywiście prawa do świadczeń opiekuńczych, w zależności od wieku powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Jeżeli zatem rodzic rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zawodowej w celu sprawowania opieki, na przykład na niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 30 lat, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia, na przykład w wieku 17 lat, nabędzie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Podobnej sytuacji dotyczącej takich samych opiekunów oraz tego samego dziecka, którego niepełnosprawność powstała w wieku 19 lat, ale dziecko się nie uczyło, świadczenie pielęgnacyjne nie będzie w ogóle przysługiwało. Opiekunowie mogą w tej sytuacji ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że nie przekroczą limitu dochodu, o którym mowa w artykule 16a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wsparcie finansowe udzielane w tym wypadku stanowić będzie jedynie część kwoty, którą można uzyskać w ramach świadczenia pielęgnacyjnego. Dochodzi tutaj do odmiennego ukształtowania sytuacji prawnej opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Stosowanie artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jako kryterium identyfikacji beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego prowadzi do takiego zróżnicowania w obrębie prawa do świadczenia opiekuńczego, który traci swoje konstytucyjne uzasadnienie. Ustawodawca może przyjąć odmienne zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych względem opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Trybunał takiego zróżnicowania nie tylko, że nie neguje, ale wręcz je afirmuje. Takie rozstrzygnięcie powinno być jednak konsekwentne. W dłuższej bowiem perspektywie czasowej nie może doprowadzić do konstytucyjnie nieuzasadnionego zróżnicowania w sytuacji prawnej opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Mając na względzie powyższe, Trybunał stwierdził, że artykuł 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim zróżnicował prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z artykułem 32 ust. 1 Konstytucji. Teraz chwila o skutkach wyroku. Skutkiem wyroku Trybunału w niniejszej sprawie w odniesieniu do artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest stwierdzenie, że opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych muszą być przez ustawodawcę traktowani jako podmioty należące do tej samej klasy. Ustawodawca zobowiązany jest precyzyjnie określić racjonalne przesłanki, od których uzależni zróżnicowany poziom świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeśli takie zróżnicowanie przewidzi. Za punkt wyjścia musi jednak przyjąć jednakowe traktowanie takich opiekunów, niezależnie od istniejącego już w ustawie i raz jeszcze powtórzę, niekwestionowanego przez Trybunał, preferencyjnego traktowania opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wykonanie niniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wymaga podjęcia działań ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Trybunał nie przesądza, jaki model ustalenia świadczeń dla tych opiekunów należy przyjąć. To należy do ustawodawcy. Ustawodawca ma w tej kwestii również pewien margines swobody. Powinien wszakże uwzględnić zarówno możliwości finansowania świadczeń z budżetu państwa, jak również uszanować poprawnie nabyte prawa osób, które korzystają obecnie ze świadczeń w zaufaniu do państwa. Co więcej, racjonalność podpowiada, że ustawodawca powinien raczej dążyć do stworzenia już stabilnego, całościowego modelu świadczeń rodzinnych i odstąpić od nadmiernej ingerencji w te świadczenia w dość krótkim okresie, co miało miejsce w ostatnich kilku latach. Skutkiem wejścia w życie niniejszego wyroku nie jest jednak ani uchylenie artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji przyznającej świadczenie, ani także wykreowanie prawa do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł ostatecznie o niekonstytucyjności jedynie części normy wynikające z artykułu 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprawienie stanu prawnego w tym zakresie należy wyłącznie do ustawodawcy, który, biorąc pod uwagę skutki społeczne rozstrzygnięcia podejmowanych w badanej materii, powinien tego dokonać bez zbędnej zwłoki. Mając powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję za udział w nim.